Witajcie serdecznie, nazywam się Monika Turowska, jestem szkoleniowcem marki Estgen. Dzisiejszy film opowiadać będzie o właściwościach, składnikach oraz zastosowaniu preparatu do ciała, jakim jest lipidowa odbudowa, którą widzicie tutaj koło mnie. Jest to preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry ciała. Domyślacie się zapewne, widząc też, jak zachowują się Wasze skóry, ze względu na to, w jakich warunkach atmosferycznych, bardzo zmiennych, żyjemy i zważywszy na detergenty, jakich często używamy w naszej codzienności oraz na występujące różne zmiany, nie tylko spowodowane zmianą klimatu czy tą chemią, która nas otacza, ale też takimi czynnikami, na które mamy sami bezpośrednio wpływ. Nasza skóra bardzo często przesusza się, swędzi, drażni, czerwieni się. Często można też spotkać przebarwienia skórne, które także są wynikiem tego, że skóra próbuje się po prostu chronić przed tymi szkodliwymi czynnikami. I z myślą właśnie o takich problemach skórnych powstał preparat do kompleksowej pielęgnacji skóry ciała, o którym Wam dzisiaj opowiem. Zawiera bardzo wiele składników aktywnych. Postaram się je skompresować do takich bardziej może grup produktów. Oczywiście o każdym też troszkę opowiem. Natomiast chciałabym zacząć też od tego, jakie procesy przede wszystkim są dla nas istotne, jeżeli chodzi o odbudowę skóry ciała. Bo skóra ciała ma identyczną budowę jak skóra twarzy, szyi czy dekoltu, które pielęgnujemy troszeczkę w inny sposób, właśnie ze względu na swoją grubość i to, jak jest eksponowana. Skóra twarzy jest jednak najbardziej odsłoniętą częścią. Tutaj nosimy ubrania, chronimy się na różne sposoby, ale też skóra ta jest często podrażniana, na przykład poprzez golenie, może być podrażniana poprzez kąpiele w słonej wodzie, znaczy może tutaj nie podrażniana, ale bardziej na przykład podatna na wysuszenie. Bardziej wysusza się pod wpływem słońca, wpływa też na nas poziom nawodnienia, czy chociażby to, że przebywając zimą w pomieszczeniach ogrzewanych, skóra jest bardziej podatna na wysuszenie, czy też na pocieranie ubrań, które zimą nosimy. Jeżeli warstwa ochronna naszej skóry, czyli bariera hydrolipidowa, jest wymywana zbyt intensywnie poprzez środki myjące, jakie stosujemy do pielęgnacji ciała, potrzebna jest nam także możliwość odbudowy tej bariery i w różnym wieku będzie ona miała też kilka dodatkowych aspektów, o które warto zadbać. Produkt jest na tyle uniwersalny, że sprawdzi się zarówno dla młodszych osób, jak i dla skór dojrzałych. I tutaj tak bardzo, bardzo w roli wstępu kilka słów o samym tym, kiedy ta skóra funkcjonuje najbardziej prawidłowo. Przede wszystkim wtedy, kiedy płaszcz hydrolipidowy, czyli ta niewidzialna warstwa znajdująca się na powierzchni, jest utrzymany w swoim optymalnym składzie i odpowiedniej proporcji lipidów i substancji nawilżających, czyli i hydro, i lipidowych. I jeżeli myjemy się najczęściej środkami, które mają nam pomóc pozbyć się zanieczyszczeń z całego dnia, brudu, potu czy nawet innych składników osadzających się na skórze, bardzo często najbardziej stratne są tutaj lipidy, czyli substancje tłuszczowe, ponieważ te detergenty rozpuszczają właśnie najbardziej lipidy. I kiedy rozszczelnia nam się ta warstwa z ich niedoboru, łatwiej ucieka woda, która naturalnie gromadzi się w naskórku. Drugą kwestią jest też to, że często przy niedoborach nawodnienia organizmu, bardzo często ta woda nawet nie jest w stanie się w odpowiedniej ilości zgromadzić, nawet gdyby ta bariera hydrolipidowa była w optymalnym stanie. Więc tutaj zadbaliśmy o to, aby utrzymać i odtworzyć barierowość skóry, poprawić jej funkcjonowanie w głębszych warstwach poprzez właśnie taką odbudowę powierzchowną i dostarczyć składników, które pomogą w regeneracji. Tutaj mamy kilka składników biotechnologicznie innowacyjnych, kilka takich już dobrze znanych
I może zacznę najpierw od tych bardziej lipidowych, czyli tych, które nam odbudowują warstwę tłuszczową, bo też dobrze wiemy, że jeżeli istnieją jakiekolwiek zaburzenia na poziomie bariery hydrolipidowej, nasze drobne sieci naczyń krwionośnych są bardziej podrażniane. Poprzez na przykład częstą ekspozycję na słońce, kiedy te lipidy nie mogą spełnić swojej roli antyutleniacza, bo one też nas chronią przed utlenianiem, będą bardziej wrażliwe i bardziej odsłonięte ciałka czuciowe. Ta skóra będzie dostawała o wiele więcej sygnałów o potencjalnym zagrożeniu, o potencjalnym uszkodzeniu, niż skóra, która jest w równowadze związanej i z nawilżeniem, i co za tym idzie z miękkością. I te niedobory mogą także doprowadzać do nadwrażliwości. Czasami jest to nadwrażliwość samoistna, związana z integracją sensoryczną. Tutaj może być bardzo wiele różnych powodów, ale mamy także takie choroby jak łuszczyca, egzema, atopowe zapalenie skóry, gdzie bardzo często występuje świąd. Te lipidy nie są w prawidłowej proporcji, białka skóry też nie występują w odpowiednich ilościach lub nie syntetyzują się prawidłowo, stąd też taka mieszanka i od tych lipidów powiedzmy, że wszystko się zaczyna. Mamy fitoceramidy. Ceramidy jako substancje najsilniej uszczelniające barierę lipidową. W fitoceramidylu będziemy mieć kwasy omega 3, 6 i 9, czyli każdy z rodzajów, które będą także uplastyczniać nam błony komórkowe w niższych warstwach, dając odżywienie i zamykając właśnie tą barierowość. Mamy Velvet Touch Oil, czyli taki bardzo przyjemny, aksamitny w dotyku rodzaj oleju. On jest przede wszystkim bogaty w minerały, takie jak wapń, magnez, żelazo, cynk, fosfor. Mamy tutaj też witaminy z grupy B, a witaminy z grupy B są bardzo często wspierają wytwarzanie neutrofili, czyli komórek, które wspomagają odporność immunologiczną, dzięki czemu skóra przestaje być także tak nadmiernie reaktywna i usprawnia to jej naturalne procesy odpornościowe. Mamy tam także witaminy C i E, czyli silne antyoksydanty oraz witaminy odbudowujące i zmiękczające skórę. Kwas laurylowy, sterole, kwas foliowy, bardzo dużo w tym Velvet Touch Oilu znajduje się składników kondycjonujących. Mamy tam on także będzie wspierał gojenie się świeżych rozstępów, gojenie blizn, zachowując optymalny poziom nawilżenia, który sprzyja procesowi gojenia, a także przy takich świeżych urazach, zadrapaniach, przy takich mechanicznych rzeczach będzie też wpływał na przyspieszenie właśnie takiego zalepiania, też na proliferację komórek. Mamy też taki składnik jak L22. Są to lipidy, które naśladują prawidłową mieszaninę olei, która znajduje się u młodego dorosłego, czyli tak jak nazwa wskazuje, u 22-latka, która pomaga na przykład skórom dojrzałym, które nie produkują już tak dużo lipidów w sposób naturalny, pomaga odbudować taki naturalny ekosystem, dzięki czemu skóra jest w stanie samoistnie zatrzymywać więcej wody w swojej strukturze. Mamy Neosens Squalan. Ten składnik zapobiega utracie wody, wygładza, daje taki jedwabiste w dotyku wykończenie. To też jest bardzo ważne, ponieważ taka organoleptyczna cecha jest bardzo istotna w codziennym stosowaniu. Wiecie doskonale, jak jeżeli chcemy się natłuścić i odbudować tą barierowość, też nie chcemy czekać 3 godzin, aż ten preparat się wchłonie, ani nie chcemy też, żeby ten tłuszcz osadzał się na naszych ubraniach, dlatego takie dobre wykończenie, dobry efekt na skórze pozostawiany po całkowitym wchłonięciu jest też bardzo ważny dla naszych klientów, no i także tutaj dla nas. Mamy olej ze słodkich migdałów, który jest jednym z najlepiej tolerowanych przez skórę. Jest lekki, nietłusty, łatwo przenika, zawiera kwas laurylowy, czyli bardzo wysoko wysycony jest w kwasy omega 6. Mamy inne kwasy, witaminy, znów tutaj naturalne tokoferole. Jest całe bogactwo oleju ze słodkich migdałów,
który też jest bardzo dobrze naśladujący i odbudowujący barierę hydrolipidową. Mamy także kompleksy Lipex L-Sense i Lipex Preact. Są to kompozycje olei, taka roślinna alternatywa, bardzo podobna do lanoliny, która bardzo dobrze nawilża, będzie dawać nam taką, jeden z nich będzie dawał nam taką lekką okluzję, na tyle, by zwiększyć możliwość gromadzenia wody pod warstwą oleju. Drugie, taka warstwa okluzyjna będzie nas też świetnie chronić przed czynnikami atmosferycznymi, tymi zewnętrznymi, przed wiatrem, przed chłodem, troszkę przed słońcem, bo będzie to też taki naturalny antyoksydant, czyli on jako pierwszy utleni się w kontakcie ze słońcem, a nie to, co chcemy najbardziej chronić, czyli te komórki ich DNA, które znajdują się pod spodem. Zawierają tam też witaminę K, która chroni delikatne naczynia włosowate, znajdujące się właśnie tuż pod powierzchnią warstwy rogowej naskórka. Mamy tam także naturalne antyoksydanty, czyli właśnie tak jak powiedziałam, tą pierwszą taką linię obrony przed UV. I teraz w większości tych składników lipidowych tutaj chodzi nam o to, aby uzupełnić cement międzykomórkowy, uszczelnić to. Ale nie tylko. Żeby odbudować prawidłowe rezerwuary wody w skórze, warto też dostarczyć składników aktywnych, które będą stricte dostarczały tego nawilżenia. I tutaj mamy takie składniki bardzo nowoczesne biotechnologicznie. Jest to na przykład PADS H2O. Jest to składnik, który tworzy taką strukturę naśladującą takie stopniowe uwalnianie, może nie naśladującą, taki składnik, który powoduje stopniowe uwalnianie wszystkich składników aktywnych, takie kontrolowane uwalnianie i stopniowo uwalniając te składniki, pomaga utrzymać ten poziom nawilżenia przez wiele więcej godzin, niż gdyby wszystkie składniki od razu wniknęły, spełniły swoją rolę, zostały zmetabolizowane. Takie działanie poprzez kontrolowane uwalnianie będzie dawać o wiele lepszą efektywność, taką wielogodzinną. W tym składniku zawarte są glicyna, gliceryna, seryna, mocznik i trehaloza, a na powierzchni tworzy się taka coś na kształt, może nie siatki, bo nie jest to struktura siatkowata, a bardziej osadzają się cząsteczki, które zawierają m.in. kwas hialuronowy, tworząc taką warstwę, która gromadzi też wilgoć na powierzchni. I tą dostarczaną z zewnątrz, czyli na przykład kiedy nakładamy preparat na skórę bardziej wilgotną, zatrzyma nam ten kwas hialuronowy, tam jest jeszcze pulen i jeszcze jeden składnik. One zatrzymają nam wodę, dając taką bardzo plastyczną i zmiękczoną warstwę, a jednocześnie, jeżeli jeszcze z jakiegoś powodu ta woda, która gromadzi się pod spodem, będzie chciała już odparować, tak jakby ponownie ją wykorzysta na powierzchni, znów gromadząc ją w tej warstwie uplastyczniającej. Więc mamy tutaj takie stopniowe rozpakowywanie się dodatkowych rezerwuarów dla wody, czyli miejsc, gdzie może ona dodatkowo się zgromadzić, nie tylko w tym naszym naturalnym kwasie hialuronowym, który występuje w skórze, a jak wiemy, z wiekiem jest go coraz mniej, więc takie rezerwuary, szczególnie dla skór dojrzałych, będą bardzo przydatne. Mamy też pochodną oleju z nasion pianki łąkowej i to jest taka cząsteczka dimeryczna o konfiguracji, która niemalże naśladuje ceramid trzeci, który także będzie regulował poziom nawilżenia skóry. Hydroglikolowy ekstrakt z cykorii też jest tutaj takim, myślę, że dosyć istotnym składnikiem, ponieważ szczególnie z biegiem czasu, im więcej wystawiamy się na słońce, które dostarcza nam energii i dzięki któremu także wytwarza się witamina D. Tylko żeby wytworzyła nam się ta witamina D, receptory muszą optymalnie pracować.
A wraz z wiekiem, tak jak wszystkich innych struktur, ubywa, tak samo ubywa lub tracą swoją funkcję te receptory i za pomocą tego ekstraktu z cykorii jesteśmy w stanie obudzić je ponownie, czyli tak jakby aktywizować ich funkcję i jesteśmy w stanie ten receptor VDR obudzić i podnieść jego efektywność o 30%. To jest o 30% więcej produkowanej witaminy D w sposób całkowicie naturalny. I dzięki temu, że witamina D także bierze udział w produkcji komórek, w odpowiedniej, prawidłowej keratynizacji i układaniu się, segregacji komórek i uczestniczy bardzo silnie w roli układu odpornościowego skóry, zmniejszy to naszą reaktywność skórną, to jest raz, a dwa, na skórek jest w stanie pogrubić się aż o 150%. Więc jeżeli widzimy skórę, która robi się coraz bardziej wiotka, mniej plastyczna, to tutaj jesteśmy w stanie nie tylko ze względu na wzrost kolagenu, elastyny, stymulację, o której za chwilę powiem też przy innych składnikach w sposób bezpośredni, ale także pośrednio przez pogrubienie naskórka jesteśmy w stanie ochronić i przedłużyć żywotność tych komórek, które się pod naskórkiem znajdują, łącznie z lepszą ochroną naczyń krwionośnych, które są przecież dystrybutorem wszystkich składników odżywczych. Więc o nie też warto tutaj zadbać. I jakie jeszcze składniki? Jeszcze tak myślę, że ze trzy warte omówienia pod kątem może teraz bardziej regeneracyjnym, także dowadniającym. I mamy tutaj pentavitin, który jest znany wraz z ZMEO z płynu tonizującego, z płynu oczyszczającego, które znajdziecie w preparatach do pielęgnacji, no głównie twarzy, bo oczywiście ciało także można tym oczyszczać czy pielęgnować. Mamy pentavitin i ZMEA będą polepszać wnikanie składników aktywnych, tutaj głównie ZMEA, jest to składnik, który jest tak zwanym promotorem przenikania, a pentavitin zmniejsza swędzenie, zmniejsza podrażnienia, wzrasta poziom nawilżenia. Jest taką cząsteczką, która bardzo silnie chłonie wodę i pomaga ją zatrzymać i w warstwach powierzchownych, i w warstwie rogowej naskórka. A alantoina, poza tym, że także podnosi poziom nawilżenia, będzie stymulowała lepszą odbudowę komórkową, szczególnie wtedy, kiedy mamy komórki z jakiegoś powodu uszkodzone, czy tak jak po zadrapaniach zostają takie ślady oderwanych komórek, czy na przykład tak jak jesienią czy zimą od jeansów, na łydkach bardzo często pojawiają się takie duże powierzchnie suchej, łuszczącej się skóry. Tutaj nie dość, że zabezpieczenie tymi składnikami natłuszczającymi i dostarczenie wody, to jeszcze taka stymulacja do produkcji, do odbudowy tych warstw w sposób całkowicie naturalny. Ostatnimi składnikami, o których powiem, ale myślę, że też jednymi z ważniejszych, będą dwa rodzaje witaminy E. Witamina E, poza tym, że zmiękcza nam strukturę skóry, pomaga przedłużyć żywotność komórek, jest naturalnym antyoksydantem. Tutaj oczywiście każdy z tych olejów, który był wykorzystany, także będzie miał funkcję antyoksydacyjną, co jest szalenie ważne dla procesu starzenia i zapobiegania mu przede wszystkim, tutaj profilaktyki, ale także witamina E jest przede wszystkim wykorzystywana przeciw peroksydacji lipidów, czyli utlenianiu się tych lipidów, przedłużając ich żywotność, bo wszystko, co się utleni, traci część swojej wartości lub całkowicie swoją wartość. Więc jeżeli mamy dodatkowo składnik nie tylko kondycjonujący i o własnych właściwościach, ale także takie zabezpieczenie, że te wszystkie dobroci, o których powiedziałam wcześniej, mają swój taki najsilniej działający antyoksydant, gwarantuje nam, że zastosowanie tych wszystkich składników będzie miało swoje realne właściwości i faktycznie będzie silnie wpływać na odbudowę, na zwiększenie nawilżenia. No, stąd też nazwa właśnie lipidowa odbudowa,
bo opieramy się głównie o składniki lipidowe. Preparat występuje w wersji 150 ml z pompką. Jest to preparat dedykowany głównie do pielęgnacji domowej. Konieczne jest stosowanie go minimum raz dziennie, w zależności od tego, jak silny jest problem, czy jak często potrzebujemy sobie tą skórę nawilżyć. Wiadomo, na przykład w sporcie, jeżeli te kąpiele są częstsze, też warto częściej powtarzać aplikację produktu. Może być w gabinetach wykorzystywany w czasie zabiegów, na przykład przy masażu dłoni, chociaż tutaj mamy dedykowany krem do masażu, ale no, na różne sposoby można go też sobie wykorzystać w pielęgnacji ciała. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Wszystkie osoby zainteresowane zakupem tego preparatu zapraszam do gabinetów współpracujących z marką, których listę znajdziecie na mapie na stronie internetowej www.estgen.pl, a osoby zainteresowane współpracą z marką zapraszam do kontaktu bezpośrednio z dystrybutorami odpowiadającymi, opiekującymi się danym województwem lub ze sklepem na stronie internetowej. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.